Witam wszystkich bardzo serdecznie w 34. odcinku końcówek zbliżonych. Oglądamy nową pozycję, która prawie niczym się nie różni od poprzedniej, od kilku poprzednich, a jednak się różni. Okazuje się, że czarny król, stojąc w rogu, stoi źle, nie kontroluje pola F7. Nie kontroluje pola F7. I biały król, wiemy, że powinien stanąć na G6, to wiemy. Król F5. I co ma grać teraz czarny? Co ma grać czarny? No zobaczmy, wieża G8 nie puszcza. I teraz wygrywa wiele posunięć. Czarne są w cugcwangu. Na przykład wieża E7. Teraz już grozi F7. Z następnym wieża E8. Wieża A8. Król. G6. Wieża G8. I znowu wygrywa wiele posunięć. Najprościej w świecie wygrywa król. H6. Choć wieża G7 też wygrywa. Wieża G7 też wygrywa, nie można bić. I mamy znaną pozycję z końcówek pionkowi. Teraz nie dorabiamy hetmana, tylko idziemy. Mówiłem, że wygrywa król H6. Król H6 i po czym, no na przykład wieża G1, szach. Trzeba się zasłonić wieżą. I robimy kolejne taktyczne, uderzenie. Proszę bardzo, nie tylko bronimy wieży, ale napadamy również na wieżę przeciwnika i to jest natychmiastowy, nieuchronny mat w następnym posunięciu. Stawmy następną pozycję. Jak widzimy, końcówki są łatwe, ale nie od razu. Z początku mogą być trudne. Łatwe są, jeżeli potraktujemy je, jakby to powiedzieć ładnie, z należytym szacunkiem. Końcówki trudno traktować z szacunkiem, ale można je potraktować poważnie i głęboko je analizować. I jak wiemy, królem powinniśmy stać z przodu piona. Tak jak w końcówce pionkowej. Król B7 grozi marsz piona. Najlepszym posunięciem jest wieża F7. I teraz można pchnąć piona, bo wieża zbije i kombinacja na odciągnięcie. A, bo wieża zbije i nawet jest szacha. Ja tu chciałem jeszcze zrobić kombinację na odciągnięcie. Więc nie można. Ale gramy król B8. I teraz co czarne zagrają? Co czarne teraz zagrają? No najbardziej takim utrudniającym posunięciem jest wieża C7. I teraz wygrywa jedno jedyne posunięcie. Jedno jedyne. Wieża A6. Czarne są w cugcwangu. Nie mogą zagrać królem, bo tracą wieżę. Najbardziej, jeżeli odejdą gdzieś wieżą wzdłuż linii siódmej, to przegrywają po wieża A1 i tu jest szach odrzucający króla. Przechodzimy do pozycji Luceny, która będzie omawiana później bardzo dokładnie, więc teraz nie będziemy jej omawiać. Wieża C8 szach, król B7, jest jeszcze jeden szach na C7, król B6 i co teraz? No załóżmy wieża C8, wieża A7, wieża B8 szach, wieża B7, jedyne posunięcie wygrywające, król C8, król A7 z podwójnym uderzeniem na wieżę i na... Znaczy z podwójnym uderzeniem królem i wieżą na wieży. Wieża nie ma gdzie odejść, a po wzięciu wieży pion dochodzi w
hetmana. Bardzo, bardzo ciekawa pozycja. Zobaczymy jeszcze jedną. Jak to mówią, pozycji u nas dostatek. Końcówki naprawdę nie są nudne. Trzeba tylko na nie odpowiednio spojrzeć. Tym razem białe się bronią, co nie ma żadnego znaczenia, bo przypominam, że kiedy my analizujemy szachy w ogólności, a końcówki w szczególności, to zakładamy, że nasz przeciwnik gra genialnie, najlepiej na świecie, nie słabiutko. I że robi najlepsze ruchy. Ruch białych. Ponieważ grozi marsz piona, idziemy naprzód. Czarny król jest odcięty. I teraz widać, że F2 prowadzi do remi. I czarne nie są w stanie zbliżyć się królem. Pozostaje im sztuczka taktyczna. Białe figury stoją na, tworzą motyw geometryczny, stoją na jednej linii, na linii działania wieży. Motyw geometryczny dla wieży. Wieża chce na tę linię wskoczyć, wskakuje. I teraz pospieszne, jak się głośno krzyknie szach, pospieszne bicie zmusza białego króla do odejścia. I mamy mata. Ale jeżeli uciekniemy królem do narożnika, to się okaże, że czarne nie mają dobrego ruchu. Nie mają dobrego ruchu. Po biciu wieży w ogóle nie mają ruchu. Białe dla odmiany. Załóżmy wieża G4, bo teraz znowu bicie wieży przegrywa. Ale można napaść na piona i po król G3, zagrać król G1 i tej pozycji już nie przegramy. Analizowaliśmy ją. Dziękuję wszystkim za uwagę.